Dzień dobry wszystkim, cześć wszystkim. Ja nazywam się Marek Zywert i jestem współzałożycielem, współtwórcą serwisu FunnyMoney.pl, czyli darowizną zakupów online oraz kilku innych narzędzi, które Fundacja FunnyMoney udostępnia dla organizacji pozarządowych, między innymi FunnyPay, czyli system płatności, czyli zbieranie darowizn na stronie internetowej oraz FunnyWeb, czyli bezpłatne strony do organizacji oraz program FunnySeo, czyli darowizny za linki, ale nie dzisiaj, dzisiaj nie o tym będzie mowa. Jeśli będziecie chcieli więcej informacji, to znajdziecie u nas na stronie. Ok, klucze do sukcesu w darowiznach od zakupów online. Przeanalizowaliśmy to, co robią organizacje, które zebrały już najwięcej pieniędzy na FunnyMoney i tak na dobrą sprawę są takie dwa klucze do tego, aby stworzyć z FunnyMoney stałe źródło finansowania organizacji. Takie źródło niejednorazowe, nieakcyjne, gdzie ktoś raz, nie wiem, wpłaci darowiznę i znika, ale coś, co będzie z jednej strony cały czas działało, z drugiej strony wymaga wysiłku na początku, a później można powiedzieć, że samo się kula. Okej. Dzisiaj w planie. Dzisiaj plan jest bardzo krótki, prezentacja ma chyba mniej niż 15 slajdów. Będę mówił o tych dwóch kluczach, o tej drodze do sukcesu oraz czas na pytania i odpowiedzi. 28 sekund. Czy ktoś ma może pomysł, o co chodzi z tymi 28 sekundami? Jeśli ktoś troszeczkę dłużej jest w FunnyMoney, to podejrzewam, że będzie wiedział, o co chodzi. Jeśli macie jakieś pomysły, co to może być te 28 sekund, to napiszcie na czacie. Teraz już jest pewnie mniej niż 28 sekund, ale podjęcie decyzji w pewnym sensie, ktoś jeszcze pisze w tej chwili na czacie, więc jeszcze sekundkę poczekamy i zainteresowanie korzyści wartość. Czas reklamy. Czas reklamy też, tak. A 28 sekund, co 28 sekund na FunnyMoney powstaje nowa darowizna od zakupu w internecie. Czyli i to wliczając jak gdyby również czas w nocy, czyli no pewnie gdybyśmy policzyli tylko aktywność w ciągu dnia, to byłoby połowa tego albo może jeszcze i mniej. Co 28 sekund, wyobraźcie sobie, powstaje darowizna od zakupów online. Więc myślę, że to jest tak w ciągu dnia, no to jest kilka tysięcy. To chciałem tylko wam uświadomić, że to już nie jest coś małego, jak kiedyś, nie wiem, dwa lata temu chyba było to 90 sekund. Teraz mamy 28 i to są na bazie danych do końca 2020 roku, więc pewnie jakbyśmy uwzględnili jeszcze ten kwartał, gdzie liczba użytkowników FunnyMoney cały czas rośnie, to ten czas pewnie jeszcze się bardziej skrócił. Gabi na Facebooku napisała, że zadzwonimy do ciebie 28 sekund, tak, widziałem też coś takiego i Justyna napisała instalacja przypominajki, podejrzewam, że 28 sekund można jak najbardziej zrobić. Dobra, ale teraz lećmy dalej, zanim właśnie pójdziemy i wy zaczniecie zadawać mi pytania, to ja mam do was jedno pytanie. Tylko ankietę miałem włączyć i mam do was takie jedno pytanie, mam prośbę o odpowiedź właśnie. Od kiedy zbieracie darowiznę od zakupów online? Zapomniałem dodać odpowiedzi, że nie zbieramy jeszcze. Przepraszam za to. Jeśli ktoś ma taką odpowiedź, to prosiłbym ewentualnie napisać na czacie. Nie wiem dlaczego, ale przyjąłem założenie, że to już jest tak oczywiste, że wszyscy zbierają. Dam jeszcze chwilę na odpowiedzi. O, widzę, że mamy tu i takie organizacje, które dopiero wystartowały i się zorientowały, i takie, które już, że tak powiem, mają duże doświadczenie, powyżej 2 lat. Magdalena na Facebooku też napisała, że powyżej 2 lat. Anna, że jeszcze nie zbieramy. Dobra, dajmy ostatnie 5 sekund na to, żeby odpowiedzieć. I zaraz pokażę wam wyniki. 5, 4, 3, 2, 1 i kończymy głosowanie. Jeszcze w międzyczasie Justyna na Facebooku napisała też, że powyżej 2 lat i udostępniam wam wyniki. Większość osób widzę, że odpowiedziała. Okej, czyli mamy trochę organizacji, które dopiero sobie startowały, ktoś, kto jeszcze nie zbiera darowizn zakupów, mniej niż pół roku i uwzględniając również osoby, które wypowiedziały się na Facebooku, to mamy
też sporo organizacji, które powyżej 2 lat już zbierają darowizny od zakupów. Okej, polećmy dalej do naszego tematu. Klucz numer jeden jest, ja lubię taką analogię z darowiznami od zakupów do zbiórek takich online. A mówiąc konkretnie do takich spektakularnych zbiórek online, gdzie mamy 1 000 000 złotych w 3 dni na jakiś konkretny cel, nie wiem, na ratowanie czyjegoś życia bądź zdrowia. Ten 1 000 000 złotych w 3 dni bierze się w większości przypadków nie z 10 wpłat po 100 tysięcy, ale z setek tysięcy bardzo małych wpłat. I analogicznie jest w Funimani, gdyby liczba wspierających jest tym kluczem. Czyli im więcej osób będzie wspierało waszą organizację w ten sposób, tym większe będą sumaryczne darowizny, które do was trafią. I teraz najciekawsza chyba rzecz z dzisiejszego spotkania to zestawienie organizacji, które 20 organizacji, które najwięcej zebrały dotychczas, to są dane na koniec dnia wczorajszego. I to są organizacje, które kwoty łączne zebrane przez te organizacje. I tutaj jak widzicie w ostatniej kolumnie jest liczba aktywnych wspierających. Co to znaczy liczba aktywnych wspierających? To znaczy, że liczba, tutaj są brane pod uwagę wszystkie osoby, które zrobiły minimum 1 darowiznę na rzecz tej organizacji. Czyli może być tak, że ktoś się zarejestrował, ale nie zrobił z jakiegoś powodu darowizny. I takie osoby nie są tu brane pod uwagę, czyli to są tylko i wyłącznie ci aktywni wspierający, czyli zrobili minimum 1 darowiznę. Jak widzicie tu pewnie z uwagi na miasto rejestracji organizacji, a niekoniecznie zakres działania, no to przeważają tutaj duże miasta, ale mamy też tutaj takie małe jak, nie wiem czy małe, bo nie znam miejscowości Skierdy akurat, ale mniejsze miejscowości też, jak widzicie, mamy Zielonka, Sopot, więc jak gdyby wielkość organizacji nie ma tutaj żadnego znaczenia. Raczej motywacja swoich wspierających ma tutaj większe znaczenie. No i kwoty zebrane, no ta pierwsza organizacja, te 125 tysięcy, to jest organizacja, która ma swoich podopiecznych. Ma swoich podopiecznych i tak na dobrą sprawę ci podopieczni również zbierają te darowizny dla siebie. No, troszeczkę tutaj analogia do 1% podatku, gdzie też są organizacje, które de facto ci podopieczni zachęcają do tego, żeby ich wspierać. Tutaj jest to analogicznie. I dalej są to organizacje, które nie mają podopiecznych, które zbierają tak na dobrą sprawę na swoje cele i to są pieniądze, które oni zebrali od zakupu w internecie. Przypominam, że ani organizacji, ani użytkownika to nic nie kosztowało, jak gdyby to nie są pieniądze wyciągnięte z portfela wspierającego, tylko to są pieniądze, które pochodzą z budżetów naszych partnerów. Myślę, że to są kwoty całkiem, przynajmniej niektóre z nich całkiem konkretne. Część z tych organizacji faktycznie działa już długo, a niektóre z nich zaczęły 1,5-2 lata temu i na ten moment mają takie kwoty zebrane, nie wiem, 1000-2000 miesięcznie z tych właśnie niby drobnych darowizn zakupów w internecie. Pozdrowienia z Bielsko-Białej. Dziękuję, Maria. Także to, co jest tutaj istotne, spójrzcie na ostatnią kolumnę i na liczbę aktywnych wspierających. To jest właśnie to, co robi różnicę, czyli im więcej osób zachęcicie do tego, żeby zainstalowali sobie właśnie ten drugi klucz, już wiadomo, co jest tym drugim kluczem, tym więcej będzie tych darowizn. I żeby ten pierwszy klucz działał skutecznie, to można podjąć różnego rodzaju działania, które służą właśnie zdobyciu nowych wspierających i dla tych osób, które nie mają albo nie mają dużo wspierających, albo dopiero właśnie zaczęliście, zarejestrowaliście się w Funimani, albo dopiero o tym myślicie, widzimy, że kluczowe jest to, żeby pierwsze te 10 osób pozyskać samemu. Czyli, nie wiem, czy to odezwać się na Messengerze, czy zadzwonić i porozmawiać, powiedzieć właśnie o tym. Słuchajcie, jest taka opcja, że jak robicie zakupy w internecie, to część z tych pieniędzy może
trafić po prostu do naszej organizacji, a wy za to nic nie dopłacacie. Dlaczego o tym mówię, że te pierwsze osób warto pozyskać samemu? Dlatego, że wtedy pojawią się również pytania, na które będziecie mogli przygotować się, będziecie mogli sobie przygotować odpowiedzi w momencie, gdy na przykład puścicie jakiś newsletter, tak? I puścicie newsletter, gdzie nie tylko będzie informacja o tym, że jest taka nowa forma wspierania waszej organizacji, ale od razu odpowiecie na pierwsze pytania, które się pojawiają. Druga sprawa, że takie osobiste przekazanie jest z jednej strony względem osób, z którymi macie relacje, to oni mają do was zaufanie, z drugiej strony mogą od razu wam zadać pytanie, takie osobiste pytania, bo co innego, jeśli wrzucicie posta na Facebooku, to czasami ktoś oczywiście skomentuje, ale większość osób albo nie skomentuje i nie będzie miała, być może nie będzie chciała po prostu pytać na publicznie w komentarzach. Dlatego pozyskanie pierwszych 10 wspierających jest moim zdaniem kluczowe. Również dlatego, że w przypadku 10 osób to statystycznie po tygodniu czy dwóch zaczną się pojawiać na koncie waszej organizacji pierwsze darowizny. Druga rzecz to regularna komunikacja, czyli powtarzanie. Caldini pisał już 60 czy 70 lat temu, że powtarzanie jest jedną z technik perswazyjnych. Dobrze o tym wiemy, że jeśli ktoś cały czas coś powtarza, to prędzej czy później to dociera. A dzisiaj to jest tym bardziej istotne ze względu na to, że każdy z nas jest codziennie zalewany tysiącem informacji. I czasami coś do nas dotrze, albo zrzucimy kątem oka, ale mamy inne sprawy ważniejsze na głowie i później już o tym zapominamy. Nawet nie pamiętamy, co to było, po prostu pomijamy, idziemy dalej. Kolejna rzecz, jeśli na przykład wrzucacie informacje na Facebooka, to Facebook przycina zasięgi. To nie jest tak, że wszyscy fani, którzy was obserwują, będą widzieć danego posta, zobaczy to 10%, czasami nawet mniej, również dlatego, że nie każdy jest aktywny w czasie, gdy wy wrzucacie posta na Facebooka. Dlatego ta regularna komunikacja jest o tyle istotna, że dzisiaj post dotrze do 15% osób, 10, może 15% osób, a jutro, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie, on dotrze do innej grupy, kolejnych 10 czy 15% osób. I regularna komunikacja pomaga też jak gdyby powtarzaniu, że to jest cały czas dla was coś ważnego. Tak? Czy to, że raz powiecie na temat Funny Money i darowizn zakupów w internecie, nie wystarczy, dlatego że z jednej strony mniej osób zobaczy komunikat, z drugiej strony jeśli będziecie coś powtarzać, to znaczy, że sami jak gdyby się w to angażujecie. Jest to dla was istotne i jest to dla was istotne, żeby wśród tych różnych form wspierania waszej organizacji również te darowizny od zakupów do was trafiały. I kolejna rzecz to sprawdzanie wyników. W momencie, gdy zalogujecie się do panelu organizacji na Funny Money, to tam macie takie trzy zakładki: historia darowizn, czyli na bieżąco wszystkie darowizny, które się pojawiają, historia wypłat, czyli w momencie, gdy macie zebrane minimum 100 zł i kończy się kwartał, to tam się pojawiają wypłaty, oraz wspierający. I tam możecie podejrzeć sobie z datą, kiedy kto się zarejestrował. Czyli macie tam listę osób wspierających. Tam nie ma niestety adresów e-mail ze względów na RODO, ale macie tam informacje o tym, kiedy nowe osoby dołączyły do wspierania waszej organizacji. To jest o tyle istotne, że możecie na przykład przygotować, nie wiem, serię 3 postów, które puścicie w jednym tygodniu i zobaczyć po tym tygodniu, czyli w kolejnym tygodniu, ile osób się zarejestrowało po takiej komunikacji. I zobaczyć po prostu, które działania są skuteczne w pozyskiwaniu właśnie tych osób, które będą was wspierać przy okazji zakupów w internecie. I kolejna rzecz, z której możecie korzystać do zdobywania nowych wspierających, to jest link do zaproszenia. Każdy użytkownik Funny Money może zaprosić swoich znajomych do wspierania waszej organizacji. I to działa w ten sposób, że jeśli ktoś skorzysta z linka zaproszenia i się zarejestruje, a następnie w ciągu 2 miesięcy od rejestracji skorzysta z Funny Money, czyli po prostu zrobi zakupy z Funny Money i naliczy się darowizna, to automatycznie dodatkowe 5 zł trafi do
do waszej organizacji. I to jest sposób jak gdyby nie tylko dla was, że wy sami jako użytkownicy Fanimani możecie pobrać takiego linka i go udostępniać, ale też możecie zachęcić osoby, które już wspierają waszą organizację, do tego, żeby oni sami skorzystali, żeby wyciągnęli sobie tego linka z konta użytkownika i zaprosili swoich znajomych, będą też widzieli informacje o tym, będą też mieli listy takich swoich znajomych w właśnie panelu użytkownika Fanimani. To jest jak gdyby kolejny taki mechanizm, który dodatkowo tą kwotą 5 zł od osoby zachęca do rejestracji. I to jest w bardzo dużym skrócie klucz numer 1. Celowo nie chcę za dużo na jego temat opowiadać, aby została u was jedna ważna informacja, że liczba wspierających ma po prostu tutaj znaczenie. Okej, klucz numer 2, troszeczkę inny, wygląda na starszy, aczkolwiek on jest bardziej nowoczesny, to oczywiście przypominajka. Wczoraj jeszcze na koniec dnia, zresztą ja tutaj mam tu, o właśnie, tutaj macie informację, dlaczego przypominajka jest istotna. To są wyciągnięte dane z Analyticsa, ile procent ruchu jest jak gdyby przejściem przejściem do partnera na Fanimani. I tak jak widzicie, 89% to jest właśnie desktop, czyli urządzenia, czyli komputery. Czyli przypominajka jest po prostu kluczowa, jeśli chodzi o wspieranie was przy okazji zakupów. 10% stanowi mobile. To są dane dla nowych oraz powracających użytkowników Fanimani. Jeśli w momencie, gdy odfiltrowałem sobie tylko i wyłącznie powracających użytkowników, no to ta wartość jest nawet troszeczkę wyższa, powyżej 90% na rzecz komputerów. Czyli de facto większość osób, i to znaczna większość, wspiera po prostu korzystając z komputera, czyli jak gdyby finalizuje zakupy na komputerze, być może przegląda produkty różne na telefonie, ale summa summarum w momencie, gdy robi zakupy, robi to na komputerze. Oczywiście jeśli ktoś zainstaluje aplikację mobilną, to też dostanie e-mail z informacją o tym, że może na komputerze zainstalować sobie przypominajkę, która automatycznie rozpozna partnera, jeśli ktoś będzie szedł na zakupy, czy będzie odwiedzał jakiś sklep albo wyszukiwał produkt. Dlatego przypominajka jest tym drugim kluczem, czyli tak na dobrą sprawę wasz komunikat do potencjalnych wspierających powinien być bardzo krótki. Jest taka możliwość, że jest taka opcja, że jak robisz zakupy w internecie, to część pieniędzy trafi do naszej organizacji i ty nic nie dopłacasz, wystarczy, że zainstalujesz sobie przypominajkę, która już automatycznie za ciebie podpowie tobie, kto jest partnerem i ile procent możesz nam w danym sklepie przekazać. I to jest jakby cały komunikat. Można by go jeszcze pewnie skrócić albo spróbować jeszcze jakoś inaczej ująć, ale jak gdyby dwie rzeczy, że jest w ogóle taka możliwość, że część pieniędzy z zakupów w internecie może trafić do waszej organizacji, a druga rzecz, że jest przypominajka, która gdyby automatyzuje cały ten proces. My wcześniej też takie dane pokazywaliśmy, że osoba, która ma przypominajkę, przekazuje średnio 5 razy więcej darowizn. Nie aktualizowaliśmy tych danych dawno, ale moim zdaniem teraz to już jest dużo, dużo więcej. W sensie takim to nie jest 5 razy więcej, ale może być znacznie więcej. Bo ja sam czasami się łapię na tym, że w jakiejś przeglądarce nie mam na przykład przypominajki i po prostu przechodzę przez Fanimani, zanim pójdę na zakupy. Monika zadała bardzo dobre pytanie, a kiedy będzie przypominajka na telefonie? To jest niestety niemożliwe ze względów technicznych, ze względu na ograniczenia, które są na urządzeniach Android oraz iOS, iPhone. Po prostu technologia na to nie pozwala, aby w przeglądarkach, które są mobilne,
dodać coś takiego jak takie właśnie rozszerzenie, które działa analogicznie. Dlatego aplikacja mobilna Fanimani działa zupełnie inaczej. De facto jest to taka aplikacja zakupowa, gdzie można wybrać po prostu partnera i przejść po prostu do tego partnera z aplikacji. Można też w prosty sposób podejrzeć ostatnie darowizny, sprawdzić jakieś promocje i okazje, czy kody rabatowe. To jest jak gdyby ważne, żeby pamiętać o tym, że przypominajka jest na komputery, działa troszeczkę inaczej, bardziej automatycznie bym powiedział, a aplikacja mobilna na telefony działa też inaczej, jest taką aplikacją stricte zakupową. I teraz jeśli chodzi o tą przypominajkę, to tak jak wcześniej powiedziałem, to jest bardzo proste, czyli wejdź na nasz profil, czyli jeśli gdziekolwiek komunikujecie o Fanimani, to wrzucacie po prostu nie linka do strony głównej, nie instrukcja o tym, wejdź na Fanimani, wybierz naszą organizację, zainstaluj przypominajkę czy zarejestruj się. Tylko bardzo krótki komunikat, czyli dajecie link do waszego profilu na Fanimani, zainstaluj sobie dodatek do przeglądarki albo wejdź tam, zobacz więcej informacji i zainstaluj sobie dodatek do przeglądarki. I to jest wszystko. W tym momencie też, w momencie, gdy ktoś z waszego profilu na Fanimani instaluje dodatek do przeglądarki, to automatycznie wspiera waszą organizację. Czyli już ten jeden krok, wybór organizacji, jest jak gdyby zrobiony automatycznie. Nikt nie musi się nad tym zastanawiać, kogo tam wybrać do wspierania. I taka przypominajka zainstalowana z profilu waszej organizacji, automatycznie, gdy ktoś wejdzie do partnera, pojawi się logotyp właśnie waszej organizacji w tej przypominajce. Tu pojawiły się jakieś pytania. Marcin napisał, chciałbym zgłosić bardzo niefajną cechę przypominajki. Robię wyszukiwanie na Allegro, wchodzę tam z przypominajki, potwierdzam, że chcę z niej skorzystać, przekierowuje mnie na stronę główną, a nie na wyszukaną przed chwilą ofertę. Wiesz co, Marcin, jeśli dobrze pamiętam, to na Allegro to powinno działać bez problemu, ale być może jest to związane z konkretną przeglądarką. Wyszukujesz w Google, to może zrobię, zanim przejdziemy dalej, to zróbmy po prostu tak, jak przypominajkę sobie tutaj, żebym wiedział, że jest pokazana. Ja wejdę sobie po prostu na Allegro i wyszukam jakiś produkt. A, poczekajcie. Napisałem, okay. Czyli Allegro i mój ulubiony przykład, buty Nike. Allegro, buty Nike. Okej, okay. Mamy tutaj oryginalne buty Nike. Nie wiem, czy Marcin robisz to w ten sposób, ale zobaczmy. Wchodzę w takim razie na to, na Allegro, na wyszukiwanie i mam tutaj stronę z wynikami wyszukiwania i zaraz sprawdzimy, bo o ile ja dobrze pamiętam, to ta kwestia, my wiemy, że ona była bardzo istotna dla użytkowników i my tą kwestię już jakiś czas temu rozwiązywaliśmy. Okej, okay, ja tutaj mam jakąś tam organizację, klikam aktywuj darowiznę i zaraz zobaczymy, zrobię kontynuuj anonimowo, a widzisz, faktycznie. Okej, okay, nie wiem z jakiego powodu, ale to w takim razie ja w takim razie sobie to zanotuję i zaraz po webinarze sprawdzimy to. Okej, okay, to zaraz po webinarze to sprawdzimy, bo tam, gdzie tylko jest to możliwe, no to właśnie staramy się to tak zrobić, żeby od razu, jeśli ktoś wyszukuje produktu, żeby trafił z powrotem na stronę danego produktu, a nie na stronę główną, prawda? Cofnijmy się tu o jeden krok. No Monika napisała, że nie na Allegro działa normalnie. Może to być związane może z listą, może właśnie tylko z takim wyszukiwaniem. Anna też napisała, że nigdy takiego problemu nie miała. Okay. Ale przyjrzymy się temu. Zalando Lunch, czemu nie nalicza Zalando Lunch od darowizn? Wiesz co, nie wiem. Musielibyśmy to sprawdzić. Możesz wysłać do nas, Piotr, albo na info@fanimani.pl informacje, albo na fanimani.pl/zgłoszenie. Być może to jest jakaś kwestia techniczna. I to jest właśnie też w sumie fajnie, że ten temat się pojawił, bo pamiętajcie o jednej rzeczy, że my korzystamy z, można powiedzieć, bardzo zaawansowanej technologii, żeby to wszystko się kulało.
żeby to wszystko działało. A z drugiej strony mamy takie, no, takie przeszkody, z którymi czasami nie możemy, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, jak ostatnio dużo przeglądarek blokuje na przykład komunikację pomiędzy fanimami a partnerami, albo są rozwiązania typu adblock, które również to robią, po prostu blokują tą komunikację. I my bazujemy na tym, że w momencie, gdy klikasz przypominajca aktywuj darowiznę, albo na stronie Fanimani klikasz przejdź do sklepu i pomagaj, to my w tym momencie, to jest moment, w którym my musimy po prostu przekazać do partnera informację, że taki identyfikator tego waszego kliknięcia właśnie w aktywuj darowiznę, po to, żeby później od partnera ta informacja mogła wrócić do nas i abyśmy wiedzieli, jak to do jakiej organizacji oraz użytkownika to przypisać. I w sytuacji, gdy na przykład jest jakiś adblock albo przeglądarka sama z siebie blokuje tego rodzaju komunikację, no to ta informacja zostanie zgubiona. I to jest ważne. Są na to rozwiązania, do adblocka można dodać białą listę partnerów Fanimani, i to jest jakby jeden ze sposobów. Ale niestety no, my bazujemy na takiej technologii, co 28 sekund pojawia się nowa darowizna, no to nie ma tutaj miejsca kompletnie na jakąkolwiek ręczną pracę i bazujemy po prostu na tych różnych systemach, które mamy wypracowane razem z partnerami i tam, gdzie jest tylko to możliwe, to staramy się to doskonalić, aby no, nie było tego rodzaju sytuacji, aczkolwiek no, przeglądarki nam tego nie ułatwiają. Barbara napisała, że potwierdza działa na Allegro bez problemu, w innych miejscach też już nie przekierowuje na główną. Kiedyś tak było, ale co najmniej od roku nie przekierowuje. Może to kwestia zalogowania, a może to być kwestia zalogowania, faktycznie. Ja to sprawdzę po webinarze, bo nie chciałbym tutaj przedłużać, ale dziękuję Piotr za zgłoszenie. Dobra, lecimy dalej. Pewnie taki mądry cytat kiedyś widzieliście, że nawet najdalsza podróż zaczyna od pierwszego kroku. I to, co my widzimy, że te organizacje, które mają konkretne wyniki na Fanimani i zbierają pieniądze, które no, stanowią już jakiś kawałek, za który można zapłacić, nie wiem, jakieś koszty administracyjne, jakąś, nie wiem, księgowość czy jakieś inne rzeczy, które macie w organizacji, bo pamiętajcie, że darowizny z Fanimani, z darowizny od zakupów Fanimani są darowizną statutową, czyli możecie też te środki przeznaczyć na takie koszty administracyjne. To organizacje, które osiągnęły sukces w darowiznach od zakupów, zaczynały od pierwszych kroków i wytrwały w tej pierwszej, najcięższej podróży. Bo pierwsza, najcięższa podróż, od razu wam powiem, to jest pierwsze, można by powiedzieć, pół roku. To jest pierwsze pół roku na zbudowanie sobie właśnie grupy wspierających, na to, aż pojawią się te darowizny, na to, aż pojawią się pierwsze wypłaty. Co jest też bardzo istotne, że ponieważ to są darowizny pochodzące od de facto od naszych partnerów, to ma to też swoją specyfikę. Ta specyfika wynika z kilku rzeczy, ja wymienię dwie najważniejsze. Jedna rzecz to jest to, że no, zgodnie z prawem, jeśli ktoś kupuje coś w internecie, to ma co najmniej 14 dni na zwrot. Niektórzy partnerzy, żeby zachęcić do zakupów, dają, nie wiem, 30 dni, a niektórzy nawet 100 dni, czy tam 3 miesiące na zwrot produktu. I de facto w tym okresie partnerzy nie opłacają jeszcze tych darowizn, po prostu niech nie przelewają, dlatego że istnieje możliwość, że zostanie dokonany zwrot, no, a jeśli zostanie dokonany zwrot i oni oddają pieniądze, no to automatycznie również darowizna, która się pojawia w systemie tak na dobrą sprawę od razu po zakupach, zostanie po prostu anulowana. Czyli mamy taki okres oczekiwania na takie finalne potwierdzenie, aż darowizna, że zakup został sfinalizowany, że już jest poza tym okresem cofnięcia czy zwrotu i dalej jak gdyby wchodzi proces rozliczeń. Partnerzy też nie rozliczają się z nami na takiej zasadzie, że oni każdą pojedynczą darowiznę codziennie przelewają, tylko robią
to przelewami zbiorczymi raz w miesiącu, niektórzy częściej, a niektórzy rzadziej. I to jest jak gdyby jedna rzecz, czyli od momentu powstania darowizny do momentu, kiedy ona zostanie faktycznie opłacona przez partnera i może być wam wypłacona, mija trochę czasu. I to może być, nie wiem, 2 miesiące, 3 miesiące, może być to więcej. Taką darowiznę rozpoznacie w systemie, że ona ma status gotowa do wypłaty. Jeśli darowizna w systemie ma status gotowa do wypłaty, to znaczy, że jest już opłacona przez partnera i po zakończeniu kwartału, jeśli macie zebrane minimum 100 zł, w takich darowiznach gotowe do wypłaty zostanie to wypłacone na konto waszej organizacji. Druga kwestia jest związana, jeszcze bardziej specyficzna, jest związana z rezerwacjami hoteli, czyli booking.com, czy hotels.com, czy inne tego rodzaju serwisy, gdzie ja na przykład mogę dzisiaj zrobić rezerwację na wyjazd zimowy w grudniu, na narty na przykład, to jutro zobaczę na swoim koncie użytkownika i również na koncie organizacji się pojawi, że jest darowizna z booking.com w takiej i takiej kwocie i ona jest oczekująca, ale ten serwis, czy ten partner rozlicza tą darowiznę dopiero, kiedy ona faktycznie zostanie opłacona w ciągu maksymalnie 2 miesięcy, czy miesiąca do 2 miesięcy od wyjazdu gościa z hotelu. Czyli jeśli ja dzisiaj zrobiłem darowiznę, widzę ją w systemie, ale jadę dopiero w grudniu, de facto w grudniu dopiero będę płacił za tą rezerwację, bo mogę ją jeszcze po drodze anulować, to ona zostanie rozliczona i będzie gotowa do wypłaty dopiero w styczniu, a może na początku lutego. To jest jak gdyby druga specyfika wynikająca z właśnie tych darowizn od zakupów i o tym warto pamiętać, bo okej, ten okres jest dłuższy, to nie jest tak, że ktoś wpłaca wam darowiznę na stronie i następny dzień macie pieniądze na koncie, ale to jest jak gdyby efekt kuli śnieżnej, czyli macie darowizny, dużo jest na przykład na początku tych oczekujących, a potem z czasem one się robią gotowe do wypłaty i trafiają po prostu na wasze konto. Każda darowizna, która się pojawia w systemie, możecie sobie w systemie również pobrać w dowolnym momencie plik z listą tych darowizn i one są wszystkie jak gdyby pod kontrolą. Dlatego też my wychodzimy z założenia, że i organizacja widzi listę wszystkich darowizn i użytkownik również widzi swoje darowizny, po to, żeby mógł użytkownik sprawdzić, tak, co się z nimi dzieje, czy została naliczona, jaki ma status i tak dalej. Warto o tym po prostu pamiętać. I nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Tutaj jest suma wypłat, to jest suma już faktycznie wypłaconych darowizn dla tych top 20, do tych top 20 organizacji, oprócz tej pierwszej, bo ja nie brałem pod uwagę tej jednej organizacji, która ma swoich podopiecznych. I tak jak widzicie, tu mamy 2015 Q2, czyli drugi kwartał 2015 roku i tak dalej się jak gdyby to rośnie. I jak widzicie, nie wiem, możemy sobie porównać chociażby tutaj 2019 Q3, a 2020 Q3, czyli trzeci kwartał 2019, a trzeci kwartał 2020 to jest wzrost o 100%. Także to jest po prostu efekt kuli śnieżnej. Ten wykres, on nie jest taki równy, również dlatego, że to wynika z pewnej sezonowości zakupów w internecie. W pewnych okresach roku jest tych zakupów więcej. No, sklepy internetowe największe obroty robią w ostatnim kwartale roku. Ale też te darowizny w ostatnim kwartale roku mają też troszeczkę inny charakter, czyli one z jednej strony są to zakupy prezentowe, ale też tam są zakupy, rezerwacje właśnie hoteli, pojawiają się rezerwacje już na lato kolejnego roku, dlatego też jak gdyby okres wypłaty może być tutaj przesunięty i te darowizny z ostatniego kwartału roku są wypłacane troszeczkę inaczej, znaczy może nie troszeczkę inaczej, są wypłacane po prostu później trafiają na konto organizacji niż te na przykład z pierwszego kwartału roku, gdzie specyfika zakupów w internecie jest po prostu
inna. Ale jak, tak jak widzicie, to jest po prostu efekt kuli śnieżnej i de facto właśnie, dobrze, że są tu osoby z Krakowa, to wszystko się wyjaśni. Ale o tym będzie na końcu. Chciałem również wam powiedzieć o takich rzeczach, gdzie możecie komunikować na temat Fanimani, bo być może nie wszystko jest oczywiste. Pierwsza rzecz to strona internetowa waszej organizacji i tutaj jest taka informacja, że najczęściej, i ja zachęcam do tego, żeby dodać to jako inną opcję wspierania waszej organizacji, czyli jeśli macie na swojej stronie takie informacje o tym, że możecie nam wpłacić darowiznę na konto, możecie nam zrobić szybki przelew, możecie, nie wiem, zrobić jakąś zbiórkę urodzinową na Facebooku czy coś innego, to dodać to, możecie nam wspierać przy okazji zakupu w internecie i dodać tam linka do waszego profilu z jakimś krótkim zdaniem, jak to działa, czy właśnie z tą informacją zainstalujcie przypominajkę. Dlaczego warto dodać to na stronę waszej organizacji? Dlatego, że różne osoby, które was wspierają, mogą docierać do informacji na waszym Facebooku albo od jakichś znajomych i mogą po prostu szukać potwierdzenia tej informacji na waszej stronie internetowej. A jeśli będzie sytuacja, że na przykład tylko mówicie o tym na Facebooku, a nigdzie nie ma tego na waszej stronie, no to może powstać tutaj takie pytanie, ok, to dlaczego nic gdzie na stronie nie ma o tym informacji? Dlatego warto na stronie o tym mówić. Oczywiście media społecznościowe, to mimo wszystko jest źródło największego zasięgu i jak gdyby źródło takiego szybkiego dotarcia z informacjami, aczkolwiek, tak jak mówiłem, warto te informacje tam powtarzać po to, żeby dotarły do wszystkich osób, które was wspierają, a być może też w jakiś sposób zachęcić do udostępnienia dalej. Taka prosta rzecz, stopka e-maila. Pewnie w organizacji wysyłacie różnego rodzaju maile, być może w tych mailach macie mniej bądź bardziej rozbudowaną stopkę z numerem konta, że można w taki sposób was wspierać. Zachęcam do tego, żeby dodać krótkie zdanie, pomagaj nam bezpłatnie przy okazji zakupu w internecie, link do waszego profilu na Fanimani i to wszystko. To mimo wszystko od czasu do czasu ktoś tam patrzy na te stopki, zwłaszcza jak wysyłacie jakąś nową wiadomość do jakiejś nowej osoby, no to ktoś się tym bardziej przygląda, co tam w tej stopce jest i to mimo wszystko się powtarza. Jeśli wysyłacie newsletter w waszej organizacji, warto też taką informację do newslettera dodać jako dodatkowe potwierdzenie, czyli tu mamy informację, gdzie możecie po prostu komunikować. Materiały do tego wszystkiego znajdziecie właśnie na fanimani.pl łamane przez materiały. Tam ostatnio znalazła się nowa rzecz, mianowicie właśnie taki gotowa treść na stronę internetową organizacji. Możecie ją sobie pobrać w formie treści, możecie sobie ją pobrać w formie kodu HTML i po prostu wkleić to na stronę. Tam też są banery do wykorzystania na stronie. Możecie sobie pobrać logo Fanimani i zrobić swoje własne materiały. Możecie zainstalować widget Fanimani, który będzie o tym Fanimani mówił na każdej podstronie waszego serwisu. Druga rzecz to jak komunikować. Mieliśmy już gdzie, to jak komunikować. I tak na dobrą sprawę, przeglądając materiały właśnie tych top 20 organizacji, to są takie dwie praktyki plus miks tych praktyk. Z jednej strony są posty, gdzie ktoś pisze posta w kompletnie innym temacie, a na końcu tego posta ma po prostu wszystkie sposoby na wspieranie organizacji. Wpłać tam darowiznę, zrób zbiórkę na Facebooku, wspieraj nas bezpłatnie przy okazji zakupu w internecie i zawsze do każdego posta doklejają po prostu tak jak stopkę maila, można by powiedzieć. I to jest jak gdyby jedno podejście. Drugie podejście jest takie, że robi się specjalne posty, tak? Czyli słuchajcie, dzisiaj chcieliśmy wam powiedzieć, nie wiem, przykład jednego z pierwszych postów, dzisiaj chcemy wam powiedzieć o nowym, prostym sposobie na wspieranie naszej organizacji. Jak robicie zakupy w internecie, zainstalujcie sobie przypominajkę i automatycznie część pieniędzy z tego, co wydajecie w internecie, trafi do naszej organizacji. Czyli takie specjalne posty i te wszystkie grafiki i treści również, propozycje postów znajdziecie w materiałach oraz miks, czyli niektóre organizacje korzystają z miksu, czyli czasami robią posty takie dedykowane w Fanimani czy przypominajce, a czasami po prostu przy okazji postów na inny temat
mówią o Funny Money, to dają po prostu linka do profilu. Czyli to jest albo jedno zdanie w każdym komunikacie, albo takie specjalne komunikaty. Jak komunikować, tak na dobrą sprawę, to jest w sumie co komunikować. Potwierdzenie, że to działa. Zróbcie na przykład screena z panelu organizacji z informacją, ile macie łącznie zebranych darowizn. Jeśli dostaliście już wypłatę na konto organizacji, pochwalcie się tą informacją, że te pieniądze trafiły na wasze konto. Wejdziecie do panelu organizacji, macie informację o liczbie wspierających. Zróbcie, nie wiem, posta z liczbą, nie wiem, 35 albo z liczbą 12, taki, który, jak tak ja pokazałem, 28 sekund, to było intrygujące i zmusiło do myślenia. To zróbcie posta, który będzie miał jedną liczbę i zmusi do myślenia. I powiedzcie, to jest liczba osób, które wspierają już naszą organizację przy okazji zakupu w internecie. Dziękujemy wam za to, zachęcamy kolejnych, żeby dołączyli. I kolejna rzecz właśnie to podziękowanie za wsparcie, czyli i to można zrobić na różne sposoby, bo możecie to zrobić na przykład w momencie, gdy otrzymacie wypłatę, a możecie to zrobić, dostajecie takiego pewnie tygodniowego maila z podsumowaniem darowizn, które trafiły do waszej organizacji, czy darowizn, które zostały zebrane w poprzednim tygodniu, czy też sumą darowizn, możecie zrobić posta takiego ogólnego. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas przy okazji zakupu w internecie, widzimy wasze darowizny, to działa, tak, działajmy dalej. Propozycje treści, grafiki, propozycje postów znajdziecie też na funnymoney.pl łamane przez materiały. No i teraz takie pytanie, oczywiście się pojawi szybko odpowiedź, z tego co mi wiadomo. Co to za piękne miejsce? Czy ktoś się rozpoznaje? Ktoś chyba zaczął pisać przed chwilą, ale Kraków, tak, Wawel, dokładnie. To jest Kraków i Wawel. Tak mi się po prostu skojarzyło z tym, co chciałem powiedzieć, że nie od razu Kraków zbudowano. Jeśli oczekujecie tego, że darowizny od zakupu w internecie dzisiaj zaczniecie działać, a jutro na waszym koncie, czy nie wiem, nawet za miesiąc na waszym koncie pojawią się pierwsze pieniądze, to tak to niestety nie działa. I mówię o tym otwarcie, bo chyba lepiej, żebyście mieli tego świadomość, niż, nie wiem, irytowali się, że nie ma wpłat na konto organizacji. Specyfika tego rodzaju darowizn po prostu jest taka, a nie inna. Wynika ona w dużej mierze ze specyfiki zakupów w internecie. Wynika ona ze specyfiki tego, że my jesteśmy małą organizacją, jest nas piątka, dlatego na przykład nie jesteśmy w stanie robić wypłat, nie wiem, co miesiąc, czy nie wiem, co tydzień wypłat tych zebranych środków, tylko robimy to po zakończeniu każdego kwartału i dla tych organizacji, które zebrały minimum 100 zł i mają też jak gdyby potwierdzony numer konta, bo to jest jak gdyby ważne. Jeśli myślę, że warto sprawdzić, czy wasz numer konta jest wpisany do systemu, i czy jest on jak gdyby prawidłowy, bo to jest dla nas ważna informacja. Zwłaszcza, że teraz jak gdyby skończył się pierwszy kwartał i już wypłaty zostały utworzone dla tych organizacji, które mają zebrane minimum 100 zł. Chciałem po prostu uświadomić to, że to wymaga czasu, wymaga cierpliwości, ale później jest to po prostu kula śnieżna, która się rozpędza i może wróćmy szybko do tego slajdu, który miałem tu na początku. Później te kwoty robią się po prostu konkretne. Większość z tych organizacji teraz co kwartał otrzymuje od 2, 3 do nawet 10 tysięcy złotych z darowizn od zakupu w internecie, więc to już nie są małe pieniądze, bo nawet jak sobie, nie wiem, okej, to pewnie zależy od wielkości organizacji, bo dla ogromnych organizacji 10 tysięcy złotych co kwartał to jest niewiele, ale z kolei dla tych, dla których liczy się każda złotówka, to ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Czyli mają 1000 złotych, mają, nie wiem, 2-3 tysiące złotych co kwartał, bo to jest tylko i wyłącznie pierwsza dwudziestka. To jest po prostu efekt kuli śnieżnej i po prostu nie od razu Kraków zbudowała. Funny Money ma już
5 lat, nawet więcej, bo 6 w sumie. W grudniu 2014 wystartowaliśmy, ale tak można powiedzieć, że rozpędu nabraliśmy dopiero w pierwszym kwartale 2015. A cały czas wiele organizacji z tego nie korzysta, wiele osób jakby nie wie o tym, że jest w ogóle taka możliwość. I teraz moja ukochana wyspa, czyli Wyspa Pytań. Czy macie jakieś pytania? Nie ma na niej za dużo miejsca, jak widzicie, ale pewnie kilka osób by się zmieściło. Kilka pytań też się zmieści, jeśli macie jakiekolwiek pytania, albo chcecie na przykład, żebym coś wam, nie wiem, pokazał, albo pojawiły się jakieś wasze pytania dotyczące materiałów. Ja sobie tutaj od razu wejdę na fanimani.pl łamane przez materiały. Tutaj macie też w materiałach taką kategorię jak kwiecień, czyli takie propozycje materiałów na kwiecień. Kliknąłem nie to, co trzeba. Tak, tu mieliśmy posta prima producerowego, no i mamy kolejne posty jakby zaplanowane na cały miesiąc. Może byłoby możliwe komunikowanie się z... Marcin napisał. Komunikowanie się z zachowaniem RODO poprzez wasz serwis z zapisanymi darczyńcami. To jest troszeczkę większy projekt i mamy go gdzieś w planach. Taki można by powiedzieć, może nie tyle messenger, ale taki mechanizm, taki wiadomości pomiędzy użytkownikami serwisu, w tym między właśnie organizacją a wspierającymi. Mamy coś takiego w planach, ale to jest jakby większy projekt taki programistyczny, dlatego nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy coś takiego powstanie. Czy może być więcej materiałów w postaci filmu? Bardzo dobra sugestia, Ania. Ja bym miał prośbę o sugestię też, jakiego rodzaju filmy, bo my możemy różne rzeczy nagrywać, ale mamy jeden projekt gdyby taki związany z filmem otwarty i on pewnie niedługo powinien ujrzeć światło dzienne, ale możemy nagrywać jeszcze, nie wiem, takie chociażby krótkie filmiki typu właśnie nagrania z ekranu. Jeśli na przykład rzucicie sugestie, co w takim nagraniu z ekranu mogłoby się znaleźć, to my bardzo chętnie coś takiego po prostu przygotujemy. Te filmy, tak jak pewnie niektóre osoby już wiedzą, że te filmy można pobrać od razu z logotypem waszej organizacji. Tutaj mamy taką sekcję jak filmy promocyjne i tutaj jest film i z Piotrusiem. O, widzę, że musimy 65 sekund zaktualizować, bo tu już jest 28 sekund. I w tych filmach możecie sobie wygenerować z tych filmy i one będą miały również logotyp waszej organizacji. Cześć Aneta, film po angielsku, przypominajka, to chyba my mailowaliśmy. W tej sprawie na razie niestety zasoby osobowe i czasowe i finansowe nam nie pozwalają na to, żeby angielską wersję przypominajki przygotować. Aneta też napisała, jak wyżej, proszę o odpowiedź, a jeszcze tutaj Krzysztof wcześniej, trafiłem na was na ngo.pl dopiero w tym roku i powoli zaczynam działać, macie świetny pomysł, super realizację, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo, Krzysztof. Jeśli będziesz miał jakieś pytania, to zapraszamy. Aneta, jak wyżej, proszę o odpowiedź na przykładzie konkretnego czasu. Znajoma dokonała zakupu na AliExpress 31 marca 2021 i darowizna nie pojawiła się. Kiedy zobaczą informację z tych zakupów? Po ilu dniach pojawia się lub nie pojawia się 5 zł za użycie linka? Bardzo dobre pytanie. Darowizna zrobiona, czy zakup zrobiony 31 marca w ciągu maksymalnie 7 dni powinien pojawić się na koncie użytkownika. Czyli do 7 kwietnia maksymalnie i użytkownik, i wy powinniście widzieć tą informację na koncie waszej organizacji. Jeśli tak się nie stało, to fanimani.pl łamane przez zgłoszenie i użytkownik może nam zgłosić taką darowiznę i my będziemy sprawdzać, dlaczego to się nie liczyło. Może być taka sytuacja, że albo ta darowizna wpadła do systemu, ale bez identyfikatora, czyli nie jest przypisana do nikogo w tej chwili i my musimy ją ręcznie przypisać, albo może być taka sytuacja, jak mówiłem wcześniej, że użytkownik ma jakiegoś adblocka albo jakieś inne rozwiązanie, które spowodowało, że ta komunikacja pomiędzy Fanimani a partnerem została zagubiona. I wtedy przeważnie jest tak, że jak raz rozwiążemy z tym użytkownikiem kwestię techniczną, to już później wszystko działa ok. Kiedy 5 zł od zakupów?
Dodatkowe 5 zł, bo chyba o to pytasz. 5 zł za zapraszanie pojawia się tak na dobrą sprawę w momencie, gdy użytkownik zrobi pierwszy zakup. Czyli zakładajmy, że dzisiaj ktoś się rejestruje z linka i osoba, która zaprosiła, widzi już, że ta osoba jest zarejestrowana, ale jeszcze nie pojawia się darowizna dodatkowe 5 zł. W momencie, gdy ta osoba zaproszona, nie wiem, za miesiąc załóżmy, zrobi te zakupy, pojawia się darowizna za 5 zł dodatkowa, oprócz oczywiście tej od zakupów, te dodatkowe 5 zł za zapraszanie użytkowników i to ma status oczekujący i analogicznie jak w momencie, gdy darowizna, ta oryginalna, którą zrobił ten pierwszy użytkownik, zrobi się gotowa do wypłaty, to też ta darowizna dodatkowe 5 zł zrobi się gotowa do wypłaty. Ale zobaczysz ją dopiero w momencie, gdy ktoś dokona tych pierwszych zakupów. Film, który wyjaśnia, jak działa Funny Money, nie ten z chłopcem, ten drugi był super, więcej takich. Tu jest taki film, w pierwszych krokach jest film, bo mamy takie dwa filmy, faktycznie jeden to jest z Piotrusiem tak zwany, z chłopcem, który wyjaśnia tak troszeczkę ogólnie, a drugi film, który de facto jest na profilu waszej organizacji też, czyli który wyjaśnia, jak działa przypominajka. A tu jest taki film, który można powiedzieć, że jest takim starterem, czyli jeśli dopiero się zarejestrowaliście w Funny Money albo o tym myślicie, to jest film, który możecie sobie obejrzeć. On wyjaśnia gdyby bardzo ogólne informacje na temat Funny Money z perspektywy organizacji. Może się też pojawić komunikat. Barbara napisała, że może się też pojawić komunikat, że zaproszona osoba nie zrobiła zakupu w ciągu 60 dni. Takie przypadki też są, ale z naszej statystyki, którą widzieliśmy, to jest 1 czy 2% użytkowników. Tych właśnie z zaproszenia. 1 zł za przypominajkę. 1 zł za przypominajkę pojawia się praktycznie od razu, w momencie, gdy ktoś spełni te jak gdyby dwa warunki tego programu, czyli ma potwierdzone konto użytkownika oraz ma zainstalowaną przypominajkę. Tutaj mamy podaruj 1 zł. Animani.pl przez podaru 1 zł. I to jest taka strona, na której jak gdyby automatycznie, no tutaj widzę, nie rozpoznał przypominajki. Ja sobie też za to zanotuję, ale tak na być może nie jestem zalogowany w tej chwili. No tak. No, czyli w momencie, gdy użytkownik się zaloguje, to dostanie też informację, czy jego konto jest potwierdzone. I w momencie, gdy ma przypominajkę zainstalowaną, to automatycznie zobaczy tutaj informację, że darowizna 1 zł została naliczona dla takiej i takiej organizacji. Zobaczy logo tej organizacji. Zobaczy to też na swoim koncie z listą darowizn. Tam też jest, jeśli chodzi o zapraszanie, w momencie, gdy ktoś zaprasza użytkownika do Funny Money, to on ma tam podgląd też, ja bym musiał chyba tu się zalogować na inny konto, nie wiem, czy tu mam, a tu jestem niezalogowany w ogóle, okej. W każdym razie, tam się pojawia lista tych osób, które są zaproszenia i tam można im wysłać taką wiadomość systemową, czyli możecie kliknąć sobie tam taki dymek, jeśli to na przykład wy wysłaliście zaproszenie komuś, ktoś się zarejestrował, możecie na przykład po tygodniu wysłać z systemu taką przypominajkę, czy taką po prostu wiadomość, co mnie mieli z przypominajką, rozszerzeniem do przeglądarki, taką wiadomość, że tam dziękuję na przykład za rejestrację i przypominam tylko, że aby te dodatkowe 5 zł się naliczyło, zrób po prostu zakupy z Funny Money w ciągu maksymalnie 60 dni od rejestracji. W momencie, gdy ktoś ma przypominajkę, to tak na dobrą sprawę prędzej czy później trafi na partnera Funny Money. Anna napisała, może coś więcej o tych wtyczkach na stronach www, czy tylko stronę na bardziej WordPressa, czy na starszych, na przykład Joomla też można je zainstalować, jak to działa? Od razu odpowiadam, że na starszych też można zainstalować. FunnyMoney.pl łamane przez widget. Dobrze pisałem. Tutaj też w formie filmu jest taka podstawowa informacja na temat tego, jak ten widget działa. Możecie ten widget zainstalować za pomocą właśnie WordPressa
czyli poprzez plugin WordPress, albo możecie po prostu pobrać kod i wkleić go na waszą stronę. Tu jest chyba strona demo, mogę pokazać, bo ten widget Funimani, on ma jakby trzy funkcje. O, to jest jak gdyby pierwsza funkcja, czyli możecie zrobić taki tak zwany splash screen na waszej stronie, który zachęca do przekazania 1% podatku. To jest jak gdyby jedna funkcja, to może w formie takiego paska pojawiać się też do góry, na górze waszej strony. Druga funkcja to jest właśnie wspieraj nas za darmo, czyli taki widżecik, który się pojawia gdzieś, możecie ustawić sobie czy na górze, czy na dole, czy po lewej, czy po prawej stronie i jak gdyby zachęca do jakby kieruje do profilu waszej organizacji na Funimani. A trzeciego akurat tutaj nie widać. Trzeci jest związany właśnie z FunniPay, czyli właśnie darowiznami na stronie www.funnipay.pl. Jeśli nie macie właśnie systemu płatności na stronie waszej organizacji, to możecie tutaj się zarejestrować i coś takiego w prosty sposób uruchomić. Okej, cieszę się, Ania, że odpowiedziałem. Mam jeszcze dla was jeden slajd. Myślałem, że mam jeszcze jeden. Okej. Dobrze, 17 slajdów, przepraszam, nie 15, a 17 slajdów miałem dzisiaj. Tutaj macie kontakt do mnie. Jeśli będziecie mieli więcej pytań, czy jakieś sugestie związane z Funimani, to zapraszam do pisania do mnie. Możecie tutaj pod tym drugim linkiem na Calendly.com łamane przez Funimani umówić się na taką rozmowę online ze mną bezpośrednio. Zapraszam też do grupy na Facebooku Fundraiserzy Funimani oraz oczywiście na akademiafunimani.pl, gdzie znajdziecie różnego rodzaju nagrania z różnego rodzaju webinarów, bo to nie tylko właśnie o darowiznach od zakupów online, ale poruszamy również inne tematy i takie narzędziowe i takie bardziej ogólne. Za dwa tygodnie, jeśli dobrze pamiętam datę, 22 kwietnia, będzie temat OPP, z czym to się je, czyli dla tych organizacji, które się zastanawiają nad tym, czy starać się o status OPP, Marta od nas będzie się dzielić swoją wiedzą i swoim doświadczeniem na temat właśnie statusu OPP, czyli jak do tego podejść, jakie są z tego korzyści, jak to wygląda faktycznie w praktyce właśnie obsługa tego, czy realizacja statusu OPP. Od razu powiem, że jeśli chcielibyście się na przyszły tydzień umówić na spotkanie ze mną, to niestety jestem na urlopie, więc ten przyszły tydzień odpada, ale pewnie za dwa tygodnie już tam są różne terminy do wyboru i możemy się spotkać online i porozmawiać. Jeśli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, to zachęcam do tego, żeby po prostu napisać, czy to bezpośrednio do mnie, czy też możecie mnie znaleźć na fundraiserach, czy możecie też pisać na info@funimani.pl. Jak tylko będziemy mogli pomóc, to pomożemy. Dziękuję, Wasia, za życzenie mojego urlopu. Zapowiada się, że będzie właśnie fajnie i będę mógł chwilę odetchnąć. Mój urlop niestety zimowy się odwołał, więc został przesunięty na troszeczkę później. Wiatr w plecy, tak, wiatr będzie, to z pewnością. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny webinar za dwa tygodnie oraz do Akademii, oraz na Fundraiserzy Funimani, to nasza grupa na Facebooku, za chwilę tam zajrzę, jeśli w ciągu paru minut będziecie chcieli dołączyć i system was automatycznie nie wpuści, to ja za chwilę przejrzę i zaakceptuję zgłoszenie. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Cześć. Funimani.pl. Wiele okazji do pomagania.